Europejski Kongres Finansowy Sopot 2023 rok. Państwa i moim gościem dzisiaj w studiu jest Brunon Bartkiewicz, prezes ING. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie prezesie, denerwuje się pan przed 15 czerwca? Wtedy TSUE wyda wyrok w wiadomej sprawie. Chodzi o kredyty frankowe. Nie denerwuję się. Dlaczego? No bo nie mam na to wpływu. W związku z tym, jeśli nie mam na coś wpływu, to nie próbuję dodawać emocji, tylko podchodzić i kalkulować. Domyślam się, że przygotowane są już w banku warianty w przypadku, gdyby wyrok, orzeczenie było niekorzystne dla banku. Oczywiście od dawna. Mhm. I co wtedy zrobimy? Co pan zrobi w swoim banku? Jak sobie z tym poradzi? Wie pan, problem jest w miarę specyficzny, albowiem portfel kredytów hipotecznych we frankach czy w walutach obcych jest w moim banku, no, w porównaniu z podstawowymi innymi bankami na rynku polskim, jest wręcz mikroskopijny, więc wprost i bezpośrednio no, jesteśmy bankiem, gdzie ten wpływ jest bardzo ograniczony, co oczywiście sprawia, że również i poziom rezerwowania tego portfela mamy bardzo wysoki. Zdecydowanie wyższy od przeciętnego na rynku. W związku z tym takiego bezpośredniego przełożenia nie ma. Bardziej martwią mnie te elementy, powiedziałbym, niebezpośrednie. Pierwsze, przedłużenie okresu niestabilności i niepewności, który trwa zdecydowanie za długo i powinien być już przesądzony, a chyba wszyscy no, czujemy podskórnie, że jedyną metodą, aby ten obszar niepewności ograniczyć. No, potrzebne są nam uregulowania prawne. Dwa, no to jest ten taki element, gdzie trochę burzy się moje serce. Mianowicie no, taki element domagania się przy pomocy również rozstrzygnięć sądowych, czegoś, co ja postrzegam wprost jako taką niesprawiedliwość. Czyli element nadmiernego wzbogacenia się a kosztem innych podmiotów rynkowych poprzez no, podważenia konstrukcji kontraktu i niewspółmierny element, powiedziałbym, dochodu czy przychodu jednego podmiotu w stosunku do drugiego. Przed tym broni jakoś moje rozumienie prawa, sprawiedliwości, zasad ekonomii, jako formy umowy społecznej, przed tym trochę się buntuje. Znaczy nie trochę, buntuje się bardzo mocno. Jak pan sądzi, jak dalej powinna się potoczyć polityka kredytowa, jeśli chodzi właśnie o kredyty mieszkaniowe? No przede wszystkim z tego całego dylematu, czy z tego całego wyzwania, powinniśmy wycofać element takich sztuczny, czyli złe banki, a banki wiedzą i tak dalej. Myślę, że mamy jakieś zaburzenie postrzegania zjawisk gospodarczo-ekonomicznych i powinniśmy nad tym trochę pracować. Są dwa aspekty funkcjonowania rynku mieszkaniowego. Pierwszy to jest aspekt absolutnie społeczny, czyli jak sprawić, aby duża rzesza społeczeństwa miała zaspokojone, przynajmniej na poziomie minimum, swoje wyzwania mieszkaniowe, które są, powiedziałbym, bardzo złożonym, ale takim w centrum problemów społecznych elementem w całej układance społecznej. Społeczeństwo nie funkcjonuje najlepiej, jeżeli faktycznie mamy niedobór miejsc do mieszkania, szczególnie w tradycji polskiej, która na dodatek ma jeszcze tą konstrukcję mieszkania własnego. Więc mamy ten splot okoliczności. Od tego tym powinna się w poważnym stopniu zajmować polityka społeczna państwa, która powinna określić komu i na jakich zasadach są udostępnienie mieszkania na zasadach niekomercyjnych. Te podmioty wraz z osiąganiem stanu, powiedziałbym, zdolności kredytowej, mogłyby się przesuwać do wariantu komercyjnego i mieszanie tych dwóch rzeczy jest niewłaściwe w moim przekonaniu. W wariancie komercyjnym no my powinniśmy mieć oczywiście kredyty w miarę tanie, co w głównej mierze oznacza kredyty długie, na długi okres czasu. To jest między innymi powód, dla którego Polska jest zdominowana przez kredyty na zmienną stopę, bo długość kredytu jest również połączona z układem
z układem zmienności stopy procentowej, ponieważ nie da się wytworzyć produktu na bardzo długi okres na stopę stałą. To jest taki element nieprzewidywalności. Ale myślę, że na rynku polskim powinniśmy mieć oczywiście bardziej zbilansowaną sytuację. Czyli ja sobie myślę, że to jest tak. Jeżeli ktoś trafia do tej puli zdolności kredytowej, zaspokaja swoją potrzebę mieszkaniową, to formuła, która powinna przyświecać w pierwszym okresie po zakupie czy nabyciu domu, mieszkania, powinien być kredyt na stopę czasowo stałą, a wraz z postępem rynku ten okres czasowości stałości możemy przedłużać od obecnych typowych 5 lat, pewnie do okresu aż 10 lat i wtedy nie różnimy się już od świata. A ten element stałości, on głównie wynika z tego, że sam zakup mieszkania jeszcze nie rozstrzyga wszystkich kwestii, o których mówimy, tak? Ponieważ w momencie, kiedy podejmujemy decyzję o zakupie nieruchomości, chcemy, aby ta nieruchomość, mówiąc szczerze, w Polsce, aby była ona duża, zaspokajała nasze potrzeby na bardzo wiele lat. W związku z tym samo nabycie tej nieruchomości wiąże się z dodatkowymi wydatkami, tak jak wyposażenie, meble tak. i tak dalej, remont, odnowienie. Wszystkie te aspekty, o których mówimy. Więc stopa stała, która eliminuje w poważnym stopniu takie zaburzenia w tym zakresie, jest oczywiście takim rozwiązaniem. A później dla klientów, którzy mają, powiedziałbym, większy ten poziom zdolności kredytowej, może to być stopa zmienna, a dla klientów, którzy takiej zdolności, czyli takiego, powiedziałbym, swobody i wolności finansowe mają trochę mniejszą, no pewnie rozwiązanie najlepsze jest kolejny okres na stałą stopę. A więc chciałem powiedzieć jeszcze raz, jeżeli będziemy się upierać przy wariancie stopa stała na cały okres kredytu, to te kredyty będą krótsze, w związku z tym wielkość raty wcale nie będzie mniejsza. Jeżeli będziemy chcieli iść w stronę kredytów tylko na stopę zmienną, okres będzie dłuższy, ale to ćwiczyliśmy, skończyło się to zaburzenie w momencie, kiedy stopy gwałtownie urosły, wszyscy obrócili się przeciwko bankom ze stwierdzeniem, banki wiedziały, chciały się nachapać. Banki naprawdę nie wiedzą, w związku z tym tu chodzi o wytworzenie pewnych mechanizmów. Chcę również zaznaczyć, bo czasem o tym zapominamy w tych regulacjach, modyfikacjach, wakacjach kredytowych, że sposób księgowania strumieni finansowych dla klienta indywidualnego, a nawet podmiotu gospodarczego, a banków jest zupełnie inny. Czyli wakacje kredytowe, z którymi mieliśmy do czynienia, no mamy ciągle do czynienia w okresie tych ostatnich 2 lat, kosztują banki niewyobrażalnie wielkie pieniądze, idące w 12 miliardów złotych. Wszyscy się dziwią, jak to jest, gdzie po drugiej stronie nie ma tych korzyści dla klienta. No one są, tylko że rozłożone w długim horyzoncie czasowym. Banki są takimi instytucjami, które muszą te elementy uwzględniać już w swoich wynikach w momencie, kiedy ta sytuacja powstaje. Więc tu jest pewna nierównowaga. Myślę, że wiele osób nie rozumie, jak funkcjonują zasady księgowe i funkcjonowanie państwa. No samo pojęcie rentowności czy kapitału jest tego też takim klasycznym przykładem. To otwiera drogę do przypuszczenia czy do posądzania banków o niecne intencje, o nadmiarowe zyski itd., itd. Więc tę dyskusję powinniśmy jednak wyprowadzić. Pewnie niestety powinniśmy ją zostawić fachowcom. A w tym zakresie, którzy potrafią te elementy raz zrozumieć i b, mogą być w miarę obiektywni, a nie sterowani innymi czynnikami, jak tylko wytworzenie zdrowego, sprawnego i przewidywalnego, co z punktu widzenia klientów zawsze jest najważniejsze, przewidywalnego schematu czy struktury funkcjonowania rynku. Te rzeczy nie dzieją się z dnia na dzień. Brunon Bartkiewicz, prezes ING, był Państwa i moim gościem. Dziękuję za wizytę w studiu. Bardzo dziękuję.